Przede wszystkim jest to inwestycja, którą przygotowaliśmy już od kilku lat. Specjalnie zakupiliśmy grunt po to, żeby realizować takie obiekty mieszkalnictwa w obszarze południowym miasta. Więc ta lokalizacja jest bardzo ciekawa. To jest praktycznie Winów i będą realizowane tam cztery budynki, 159 mieszkań. Co oznacza to dla mieszkańców? No przede wszystkim bardzo ciekawą, nową ofertę, jeśli chodzi o wynajem mieszkań z Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Jest to specyficzna oferta i przede wszystkim pewne bezpieczeństwo, jeśli chodzi o umowę i potem mieszkanie w takich obiektach. One będą po prostu bardzo dobrze zaopiekowane przez nas. Wracając do tej lokalizacji, przede wszystkim po zakupie tej nieruchomości musieliśmy opracować plan zagospodarowania przestrzennego. Ten plan musieliśmy jeszcze raz zmieniać, w związku z tym pewne przesunięcia, jeśli chodzi o rozpoczęcie tej inwestycji. No ale w chwili obecnej mamy już moment podpisania umowy z wykonawcą i rozpoczęcia realizacji, części realizacyjnej tej inwestycji. W związku z tym już w najbliższym czasie będziemy mogli pokazać, jak to wygląda w praktyce i tą ofertę mieszkaniową miasta poszerzyć. Budujemy 159 mieszkań docelowo i w zasadzie będzie mógł skorzystać każdy. Każdy, kto nie ma tytułu prawnego do innego lokalu w Opolu, mieszkaniec Opola. Są też również grupy osób, które są preferowane, czyli ktoś, kto będzie wychodził, nazwijmy to, ze starego zasobu mieszkaniowego TBS-u bądź z mieszkania komunalnego, będzie je opuszczał i oddawał, chcąc przejść na nowe mieszkanie. Tutaj mówię o osobach, które będą preferowane przy doborze, szczególnie do programu Mieszkanie na Start, czyli dopłat do czynszu. Jest to nasza siódma inwestycja dla opolskiego TBS-u i myślę, że doświadczenia są pozytywne po obu stronach. Najnowsze zadanie zacznie się za kilka dni. Wejdziemy na budowę w ciągu, myślę, tygodnia i potrwa ona 17 miesięcy. Także myślę, że na wiosnę przyszłego roku będziemy zapraszać mieszkańców już do gotowych obiektów i taki jest plan.